Rozmowa dnia. W naszym studiu poseł do Parlamentu Europejskiego Marek Jurek, prezes Prawicy Rzeczpospolitej. Witam panie pośle. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Tak się zastanawiam nad jedną rzeczą, której mi jeszcze nikt nie wyjaśnił. Może pan da radę. Mówił wczoraj wiceszef Komisji Europejskiej Frans Timmermans, że przez 2 lata Polska przyjęła 13 ustaw, które naruszają niezależność sędziów. No i próbowałem znaleźć te ustawy, doliczyć się ich, bo on nie sprecyzował. I tak mam kłopot trochę z tym liczeniem. Ja myślę, że w wypowiedziach przewodniczącego Timmermansa w ogóle nie chodzi o żadne konkrety. Stanowisko kierownictwa Unii Europejskiej, przy czym kiedy mówię kierownictwo, to mam na myśli i ten zespół kierujący Komisją Europejską, a nie szeregowych komisarzy, takich jak pani Bieńkowska, i liderów największych klubów parlamentarnych, takich jak pan Verhofstadt, czy Weber, czy przewodniczącego parlamentu. Tak jak spojrzymy na kierownictwo, to moim zdaniem najlepiej ich intencje, krytykując Węgry, odda pani Sofindveld, zastępca Verhofstadta, wiceprzewodnicząca liberałów, która mówiąc o Węgrach powiedziała, że to nie chodzi o żadną konkretną ustawę, chodzi o ogólny kierunek polityki i w ogóle to jest bardzo znacząca wypowiedź, bo ona pokazuje, jak oni rozumieją rządy prawa. Problem polega na tym, że w poprzednich kadencjach Komisje Europejskie były zbyt legalistyczne i za mało odważne. Mam nadzieję, że obecna komisja właśnie tą politykę realizuje. Pan Timmermans będzie odważniejsza i mniej legalistyczna. Więc mniej legalistyczna, czyli będzie łamała prawo europejskie, ale po to, żeby po uważaniu podejmować decyzję. Oczywiście, nawet w tej wczorajszej decyzji, która pierwszy raz jest próbą wejścia na drogę traktatów, bo rzeczywiście komisja może skierować taki wniosek. Wszystko, co robiła do tej pory, było, znaczy wszystko pomiędzy zapytaniem Polski o pierwsze wyjaśnienia, a tym wczorajszym wnioskiem było wbrew prawu. I również wczoraj te zalecenia, które dodatkowo sformułowano, to również jest jakieś wyprzedzanie działań Komisji Rady Europejskiej, które no rządy to Europy... To nie komisja powinna takie... Tak, rządy Europy mogą takie działania podjąć, ale dopiero wtedy, gdyby 22 rządy zdecydowały w podobny sposób. A pan Timmermans uważa, że stoi ponad rządami. Co więcej, mówi, że potrzebny jest ktoś, kto będzie stał ponad rządami, bo nie można się tak biernie przyglądać, jak coś się dzieje w którymś z państw Europy, szczególnie środkowej, a władze Unii Europejskiej nie mają na to wpływu. A to jest ciekawe, bo w uzasadnieniu tego wniosku o uruchomienie artykułu 7 Traktatu o Unii Europejskiej czytamy, że celem jest ustalenie, czy w Polsce istnieje ryzyko naruszenia zasad demokracji. To jest wszystko takie na zasadzie, a gdyby twoja mama jadła zupę, to jaką by lubiła? Ale już wieczorem w mediach Timmermans mówił bardzo ostro, w Polsce nie ma trójpodziału władz. To strasznie szybko zaostrza, że tak powiem, tę swoją retorykę. Teoretycznie ryzyko zagrożenia zasad demokratycznych Rada Europejska może uchwalić, ponieważ traktat o Unii Europejskiej dzisiaj decyduje w ten sposób, że jeżeli 6 państw daje świadectwo państwu innemu, że w takim kraju w ogóle nawet ryzyko nie zachodzi, to znaczy z punktu widzenia prawa, to znaczy, że on nie zachodzi. I dalej i traktat mówi, że jeżeli jedno państwo stwierdza, że w jakimś kraju nie ma poważnego naruszania zasad demokratycznych, to znaczy, że nie ma. No i to stwierdzenie już za sobą mamy, bo to Węgry dawały to. Ale to mówimy o tym dalszym etapie, czyli głosowaniu nad sankcjami. No bo pamiętajmy, że dopiero jest uruchomiona ta procedura, a artykuł 7 to jest dopiero zakończenie długiego procesu. On nie będzie uruchomiony, bo musiał być uruchomiony jednogłośnie, a tej jednogłośności nie ma. Ale najpierw może zdarzyć się tak, że będzie większość 4/5, jeśli chodzi o kraje unijne, no to wtedy, w kwestii tego, czy dalej procedować, czy wtedy czy Rada nie. Europejska może zgodnie z traktatami powtarzać to wszystko, co do tej pory komisja robiła. Nic nowego, ale to wszystko, co wcześniej komisja robiła, ale czyli te instrukcje, dialogi i tak dalej. Ale padały już też głosy w Brukseli, że trzeba zerwać z zasadą jednomyślności w wielu sprawach w Unii Europejskiej, między innymi w tej sprawie, więc no to może drogą pan, okrężną się spróbuje tutaj. To jest koncepcja państwa Europa. Ona była otwarcie sformułowana najpierw przez Verhofstadta, który książkę napisał Stany Zjednoczone Europy, no teraz przez Martina Schulza. I ona cały czas kursuje, przy czym nie chodzi o nazwę, żeby to się nazywało Stany Zjednoczone czy państwa Europy, ale chodzi właśnie o odejście z zasadą uzgadniania polityki między państwami na rzecz kierowania państwami przez władze europejskie. Rzeczywiście Europa dziś jest na takim zakręcie. Oni widzą, że to nie będzie proces, że sam Brexit pokazuje, że to nie będzie proces łatwy i dlatego przyduszają pedał. Z jednej strony forsują
na przykład integrację walutową, z drugiej naciski na państwa, które są traktowane jako przeszkoda, w pierwszym rzędzie Polska, Węgry, po to, żeby te państwa albo złamać, albo wyeliminować. Dlatego, że tak naprawdę dzisiaj kierownictwo Unii Europejskiej jest zdecydowane budować małą Europę bez niektórych państw, byle to państwo Europa budować. I Polska wobec tej sprawy powinna zająć bardzo jasne stanowisko. Ja uważam, że stanowisko naszych władz, integrujmy się byle w jednakowej prędkości, jest absolutnie wystarczające. Polska powinna zaproponować alternatywę dla tego modelu integracji, dlatego, że to państwo Europa będzie tylko generować konflikt za konfliktem, będzie geopolitycznym problemem dla samego siebie, będzie generować kryzysy. No mamy kryzys imigracji, mamy kryzys strefy euro, mamy kryzys Brexitu, kryzys terroryzmu, na wschodzie cały czas. Konflikt w Europie Środkowej, kryzys na wschodzie. Pamiętajmy, że na przykład ten format normandzki, czyli wyrwanie się za zgodą władz Unii Europejskiej, Niemiec i Francji do reprezentowania całej Unii Europejskiej w rozmowach z Rosją, no to jest przykład tego, jak o jakiejś solidarności w ogóle nie można mówić. Ale to też pokazuje, jakby taka polityka większościowa wyglądała. To nie byłoby żadnych kłopotów z Nord Streamem 2, nie byłoby żadnych kłopotów z sankcjami wobec Rosji. No krótko mówiąc, słyszelibyśmy, co jest dla naszego dobra w naszym imieniu podejmowane. Tak, i dlatego, panie redaktorze, najpilniejsze, przy czym długofalowo, tu nie chodzi o politykę eventową, tu nie chodzi o politykę realizowaną w planie 3 miesięcy, żeby coś się tam w gazetach napisało, ale długofalowo naszym celem musi być budowanie solidarności Europy Środkowej. To solidarności wielowymiarowej, dlatego, że tylko razem będziemy potrafili rozmawiać z naszymi partnerami w zachodniej Europie. No, to pierwszy test już za moment. Pytanie, czy te 6-7 krajów uda się nakłonić do tego, żeby nie popierało w Radzie Europy tego wniosku Timmermansa. Zdecydowanie zachęcam naszą dyplomację do takiej budowania takiej szerokiej perspektywy. Nie tłumaczenia się przed innymi krajami, ale pokazywania. Na przykład sprawa z krajami wyszehradzkimi stosunkowo jest najprostsza. Chociaż mówię, tutaj stanowisko Czech jest niejednoznaczne. Prawdopodobnie wynika to z tego, że premier Andrej Babiš ma problemy w kraju i za granicą. Jest tam krytykowany za mieszanie spraw biznesowych i politycznych. Ale Bułgarzy i Rumuni sami chcieliby reformować swój wymiar sprawiedliwości, więc im się chyba specjalnie nie będzie podobało to, co robi w moim przekonaniu, po pierwsze trzeba im uświadamiać podobieństwo naszej sytuacji, że to jest cały czas kwestia budowy państwa po półwieczu utraty niepodległości. A na przykład, jeżeli chodzi o państwa bałtyckie, które są niestety dosyć podatne na presję ze względu na swoje małe rozmiary i bezpośrednie sąsiedztwo z Rosją, są dosyć podatne na presję Berlina czy Brukseli. Należy mi tłumaczyć jedno, że jeżeli głos Polski zostanie wyłączony czy wyciszony, to kto właściwie będzie wspierał ich bezpieczeństwo energetyczne wtedy, kiedy będą poważnie zagrożeni? Albo szczególnie w wypadku Łotwy i Estonii, kto będzie ich bronił, kiedy się powie, że naruszają prawa człowieka, kiedy Rosja zarzuci im, że polityka wobec tej postkolonialnej, postsowieckiej mniejszości rosyjskiej, nie mniejszości w ogóle, tylko tej mniejszości posowieckiej, narusza tak zwane prawa człowieka i tak dalej. Kto stanie po ich stronie? I to warto naprawdę tym krajom uświadamiać naszą wspólnotę losów. W moim przekonaniu, gdyby powstała grupa państw, takich 7 państw, które wzajemnie gwarantują sobie solidarność, wtedy tak naprawdę będziemy w Europie bezpieczni. Litwa, Łotwa, Estonia, Polska, Węgry 5, Bułgaria, Rumunia 6, 7, Słowacja Zobaczymy, 8. Wielka Brytania. No tutaj PiS powinien wykorzystać swoje kontakty z konserwatystami brytyjskimi do tego, żeby Brytyjczycy też się zachowali solidarnie i lojalnie. A kto powinien w MSZ w takim razie dowodzić tą całą operacją? No bo rekonstrukcja, przypomnę, głęboka rekonstrukcja, jak zapowiada na rząd, cały czas przed nami. Panie redaktorze, to ja nie będę zastępował premiera. Ja w przeciwieństwie do pana Timmermansa jestem zwolennikiem rządów prawa i uważam, że ludzie, do których należą kompetencje, powinni wyznaczać osoby, które realizują politykę, a rolą innych ugrupowań politycznych, na przykład niezależnej prawicy, jest ocenianie polityki. Ja bym oczekiwał od MSZ-u jak najpilniejszego zaproponowania, szczególnie państwom Europy Środkowej, konwencji praw rodziny. W tej sprawie pisaliśmy do pani premier Szydło 3 miesiące temu. Mam nadzieję, że premier Morawiecki niezwłocznie to podejmie, dlatego że jest ogromna presja na państwa naszego regionu, żeby przyjmować konwencję genderową, konwencję stambulską. Polska może pokazać inny model społeczny, inny model cywilizacyjny. I pokazać, że to jest... Solidarność
swoim na różnych głosem. Poziomach może być budowana. Traktaty europejskie przewidują formułę wzmocnionej współpracy. Pamiętajmy, wzmocniona współpraca jest instytucją Unii Europejskiej. Taką współpracę na przykład w dziedzinie praw rodziny powinniśmy uruchomić. No tylko to wymaga tego, żebyśmy na Europę patrzyli nie przez pryzmat obejmowania stanowisk jak Platforma, nie przez pryzmat jednakowej prędkości w anulowaniu kompetencji państw narodowych, tylko żebyśmy na Europę patrzyli jako na obszar cywilizacyjny, któremu musimy przywrócić jego własne wartości i w którym przede wszystkim my musimy być bezpieczni, bo wczorajszy dzień to jest wielka nauka, że pod tym kierownictwem Unii Europejskiej nie jesteśmy bezpieczni. Nie w tym sensie, żeby to tworzyło jakieś fizyczne zagrożenie, ale to tworzy zamęt polityczny, który szkodzi wszystkim. O czym mówił Marek Jurek, poseł do Parlamentu Europejskiego i szef prawicy Rzeczpospolitej. Dziękuję za tę rozmowę, panie pośle. Dziękuję bardzo. I do błogosławionych dobrych świąt Bożego Narodzenia. I nawzajem szczęśliwych świąt całej radości Bożego Narodzenia, no i błogosławieństwa na cały rok. Wszystkiego dobrego. 26 po 8. Była to rozmowa dnia.